No to hejka, kochani. No hej. I co? Już skończyłem. Przylecieliśmy. Zaleciałam do bazą. Ale do Madrytu. Tak. I teraz jesteśmy w autokarze. I będziemy jechać 3 godziny do Salamanki. Tak, bo będzie jedna przerwa, bo powinniśmy jechać 2 godziny. Dzień dobry. Idziemy właśnie teraz tunelem. I jest ciemno. Bardzo ciemno. Jesteśmy na Plaza Mayor. I proszę się okay, okay. Jakby wariowało światło, to się nie dziwcie. Wracamy sobie właśnie do domu. Natalka jest naszym nawigatorem. Dostałyśmy mapkę od naszego dziadusia, tatusia, tak 50-50. Potem wam pokażemy dom, w jakim mieszkamy. I mieszkamy tak naprawdę w bardzo, bardzo ładnym miejscu, ja uważam. Cały dom ma duszę, wszędzie wiszą obrazy. Zresztą zaraz zobaczycie ten dom. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę nagrać i że nie wyjdzie to tak chamsko, co nie, że będziemy łazić po domu i a, to coś, to tamto. No dobra, idziemy pod światło, więc jakby światło się rzucało, to nieważne, nie przejmujcie się. Teraz zobaczcie sobie Salamankę. Chcemy robić ładne zdjęcia, więc się postanowiłyśmy zgubić na umyślnie w sumie trochę. Proszę bardzo, chciałam mieć zdjęcia, ale ten oto śmietnik nam przeszkadzał. O, fujka. No. I tutaj jest jakaś wnęka, dziura jakaś, z której zieje mrokiem. O, Jesus, to się samo zamyka. Dobra. Czekajcie, oj. Tam są ludzie, idziemy stąd. My nie lubimy ludzi, idziemy stąd. Wyszliśmy sobie z tej alejki i dążymy dalej do domku. I tu jest mnóstwo sklepów. I mnóstwo sklepów w starych budynkach. I mnóstwo sklepów z cukierkami. Mnóstwo sklepów, po prostu. Tak, dokładnie. Tutaj są takie śmieszne przejścia dla pieszych. One wyświetlają czas, ile zostało do tego, żeby można było przejść. Tylko autobus zasłonił. Budynki strasznie przypominają takie szare polskie budowle, ale w nich jest coś takiego ładnego. Nie wiem, co mogę powiedzieć na ten temat dokładniej. Mi się podobają. Okej, postanowiłyśmy sobie trochę połazić. Porobić sobie zdjęcia i znalazłyśmy taką alejkę, która kończy się wielką Zarą, o proszę. Okazało się, że tu jest szkoła zaraz. O, ten budynek i tamte bramki to jest szkoła. Jakieś auto się zepsuło. Tutaj mamy Natalę. I tam, jak dalej się pójdzie, to jest nasza szkoła. Tutaj coś huczy. No i tak, ogólnie lecimy dalej. Lecimy oglądać dalej. Pozwolę sobie wspomnieć coś o tych drzwiach. Powiem tak, po raz kolejny widzimy takie drzwi z takim zdobieniem. Tak naprawdę każda kamienica takie ma. O, proszę, Miśka i Hania! Po spaniu wstałyśmy i do szkoły. No, to git. Dobra, idziemy już do szkoły, zdjęcia porobione, no, z kogucik. Alina, opowiedz nam, jak zrobiłaś tortillę? Ja zrobiłam na siebie tą tortillę i to jest cała dla mnie, a ten pan chce mi zabrać? No, to jest oszustwo! No i jest dla mnie tortillę, cała ja ją zobaczyłam i te mają zjeść. Kurwa, wiem, ale się jadą, proszę. Bo ja jesteśmy w jakiejś wieży. Będziemy iść na górę. Dobra, złapałam ostrość, jestem. Byliśmy na wieży jakiejś, tam jest mnóstwo kopuł. Byliśmy na jednej z tych kopuł, ale nie nagrałam wejścia samego, bo było bardzo wysoko, a ja mam lęk wysokości, wiecie. No, było fajnie, bardzo mi się podobało wchodzenie tam na górę. I ogólnie to wchodziło się po mnóstwo takich krętych schodkach i no. Widzicie tą scenę tam, o. Jutro się zaczynają tam różne koncerty. I pani nam obiecała, że z nami pójdzie tam i mamy pooglądać różne koncerty hiszpańskich śpiewaków i w ogóle i będzie fajnie.
Pozwolę sobie mówić cicho, ale jest postój po godzinie 25 minutach jazdy. Teraz ruszamy dalej i ruszamy do Madrytu. Muszę być cicho, bo część osób śpi, część gada, nie chcę przeszkadzać. No, ale jak już podejdziemy do Madrytu, to wam opowiem o wszystkim, bo zapowiada się fantastyczna wycieczka. Ogólnie jesteśmy w Madrycie i jesteśmy na jednej z największych ulic, czyli najbardziej chwiłych. I teraz przejdziemy z autokaru, a tam ta młodsza grupa bachorów została. I teraz będziemy iść, ale nie wiem gdzie. Po prostu przechodzi się po ulicy i jest tutaj dużo złodziei, kochani, więc musimy uważać. Już odchodzimy od pomnika Cervantesa, już jak już widzieliście, już wam go pokazywałam. Na szczycie było 5 kobiet podtrzymujących kulę ziemską, jak to nam powiedział nasz przewodnik, symbolizującą to, iż jego dzieła rozeszły się na cały świat. Teraz kierujemy się do Pałacu Królewskiego. Król co prawda tam nie mieszka, ale zobaczymy jak będzie. Pod katedrą i pod Zamkiem Królewskim. Jest bardzo, bardzo ładnie i naprawdę ta średniowieczna uliczka to już w ogóle mi się bardzo podoba. Jesteśmy na Plaza Mayor, gdzie teraz to jest Plaza de la Villa, czy jakoś tak, ale to była Plaza Mayor w czasie tego średniowiecza, a aktualny Plaza Mayor jest gdzieś tam. Ale to się okaże. Wiem, że jesteśmy na Calle Mayor, czyli na ulicy Głównej. No i tyle chyba. Tam jest dobry koncert i postanowiłam wam to nagrać, słuchajcie. Jesteśmy... Jest ostatni dzień w Salamandrze! Ostatni? No, tam drugi ja. Kontrolerzy ruchu lotniczego we Francji i wszystkie drogi powietrzne na terytorium Francji zostały zamknięte. Nasz samolot z Madrytu do Polski leci przez terytorium powietrzne Francji, a ponieważ kontrolerzy francuscy się zbuntowali, nie możemy polecieć tą strefą powietrzną. A ponieważ tak jest, czekamy na razie na zezwolenie. Na razie wstępnie 2 godziny. Postanawiam zakończyć vloga, bo tego nie zrobiłam.